Cześć wszystkim z tej strony Radek Kotkowski, humanista na giełdzie. Witam Was serdecznie w technicznym poniedziałku. Jak zwykle przejrzymy się 10 spółkom, które Waszym zdaniem i moim zdaniem wyglądają interesująco. Niestety przez dwa ostatnie tygodnie nie udało mi się nic dla Was nagrać. Zdrowie nie pozwoliło, ale mam nadzieję, że tym razem już dobrniemy do końca. Przypomnę krótko jak to działa. Wybieracie spółki, proponujecie te spółki w komentarzu pod nagraniem. Ja te komentarze zawsze przeglądam, wybieram z nich pięć spółek i te pięć spółek trafia do zestawienia. Drugie pięć to są spółki ode mnie, spółki, które ja wybieram poprzez własne poszukiwania rynku, wskazując co mi się w nich podoba, co mi się w nich nie podoba. No i tak powstaje lista 10 spółek. Dzisiejsze nagranie robię w poniedziałek po sesji. Wy to prawdopodobnie obejrzycie we wtorek. Rano, więc powinno wszystko być w miarę aktualne. Zaczynamy od WIG 20, WIG 20, który jest w trakcie korekty. Tak się troszeczkę zawahałem, ponieważ widzimy, że sesja poniedziałkowa jest to wzrostowa sesja, sesja o 0,8, więc całkiem przyjemnie wzrostowa. Natomiast no jeszcze myślę, że troszeczkę jest zbyt wcześnie, żeby ogłaszać koniec tej korekty, że już wracamy do ruchu w kierunku 2500 punktów i być może wyżej. Więc na chwilę obecną jest to cały czas jeszcze trwająca korekta. No ona tam znajduje jakieś pomniejsze wsparcie, może w okolicy 2300, może w okolicy tego tutaj zgrupowania świec, natomiast szczególnie bym się do tego nie przywiązywał. Widzimy wyraźnie, że po prostu jesteśmy w trakcie cofnięcia od szczytu i to cofnięcie może się oczywiście jak najbardziej pogłębić. Tak, myślę, że takim pierwszym, poważniejszym wsparciem no będzie poziom 2200 punktów i ta okolica z jednej strony tego dołka, z drugiej strony tego wierzchołka tak więc dopóki nie zbliżymy się do 2200 no to tutaj myślę, że nie ma żadnego zagrożenia dla ruchu wzrostowego wszystko to powyżej 2200 będzie po prostu korekta. Na WIG-u 40 widzimy troszeczkę inny układ, czyli ta korekta jest płytsza, no z mocną z mocną spadkową sesją z poniedziałku natomiast spodziewam się, że, że tutaj przyczynił się Budimex, który jeszcze znajduje się w mWigu 40 przed awansem do do wigu, do WIGU 20, ale no na razie jeszcze pracuje dla mWigu 40 i Budimex dzisiaj o 10% spadł, więc spodziewam się, że to w dużej mierze wpłynęło na, na spadek na mWigu 40. No i widzimy, że to jesteśmy w relatywnej bliskości tego szczytu, tak? Więc nawet ta korekta nie rozwija nam się Znacząco mocno, nawet mimo tej, tej dzisiejszej sesji. Tak więc NV40 na razie jest. Jakby nie było mocny, i równie mocny jest SWIK 80, tak? SWIK 80 też wszędzie tam, gdzie WIK 20 rysował taką całkiem konkretną korektę spadkową, SWIK 80, no tutaj zachowuje się neutralnie. W zasadzie jedna taka sesja była mm, dosyć mocna. To była sesja z 28 lutego minus 1,3, i tak naprawdę wszystkie pozostałe świece zawierają się w ramach tej jednej, tej jednej świecy, tej jednej sesji, tak? Więc na, na SWIG-u 80 wygląda to cały czas bardzo mocno, cały czas bardzo dobrze. No i myślę, że trend wzrostowy na spółkach małych, na spółkach średnich. I oczywiście na spółkach dużych cały czas jest niezagrożony, co sprzyja, oczywiście posiadaczom akcji, troszeczkę utrudnia poszukiwanie tanich, przecenionych spółek, tak? no bo te spółki już są droższe, już wiele z nich się poderwało do lotu, no ale mimo wszystko te okazje na rynku cały czas są i dzisiaj też no, takim potencjalnym również okazją będziemy się przyglądać. Partnerem dzisiejszego nagrania jest Saxo Bank, który niedawno znacząco obniżył opłaty dla swoich klientów. Prowizja za handel akcjami z warszawskiej giełdy spada do 0,12%. Natomiast minimalna prowizja za handel akcjami z USA to tylko 1 dolar. Szczegóły znajdziecie w linku pod filmem. Pamiętajcie tylko, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zaczynamy od spółki Eleven Beat Studios, która no, zaskakuje swoją słabością. Sesja poniedziałkowa minus 5,6% procenta I spółka znajduje się na poziomie 520 zł. To jest najniższy poziom od października, czyli listopada 2022 roku, więc no 11 bit słabo słabo wygląda, tym bardziej, że wiemy, że. No przed spółką duży rok, mianowicie rok dużej premiery, więc jeszcze niedawno reguły gry na, 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 na producentach gier były takie, że jak jest duża premiera, to gramy i rynek rośnie pod dużą premierę. No tutaj, tutaj widzimy, że takich wzrostów na razie nie ma, mimo że do tej premiery zostało nam jeszcze parę miesięcy, no to mogłoby się wydawać, że. Że 11-bit powinien pod tą premierę rosnąć. No mamy, mamy za sobą jakieś gry z wydawnictwa. Tutaj widać ten właśnie spadek, który no, po niezwyciężonym się, się wydarzył, więc ta gra nie, nie ważyła dużo w wynikach. Jej porażka również jakoś tam szczególnie, szczególnie na tych wynikach nie zaważyła, no ale widzimy, że i, i wartość spółki w grupie trzeba było odpisać na bilansie i ElevenBit bit też się przecenił, więc na razie kurs jest najniżej od listopada 2022 roku no i w szerszym ujęciu cały czas mamy ten trend wzrostowy. Ale przyznam szczerze, że przesunęliśmy się tak. Ile bit jest w wieloletnim trendzie wzrostowym i przesunęliśmy się z górnego ograniczenia tego trendu. No już nie będę rysował tych dwóch, tych dwóch linii, które, które często rysuję. Więc widzimy, że byliśmy w górnym ograniczeniu tego trendu. Jesteśmy raczej w dolnym ograniczeniu tego trendu, i niektórzy się zastanawiają, czy przypadkiem z tego dolnego ograniczenia się już nie, nie wyłamujemy. Więc na ile Wenbicie na pewno sygnały ostrzegawcze. Myślę, że tutaj już nie toczy się gra technicznie, raczej toczy się gra fundamentalna pod, pod skutki ewentualnej premiery no ale, ale widzimy, że ostatnio na producenta gier generalnie krew się leje i nastroje nie są, nie są najbardziej entuzjastyczne. No oczywiście wiąże się to z tym, że że te gry nie zawsze wychodzą bądź często nie wychodzą, bądź trailery się słabo przyjmują i tak dalej i tak dalej, więc z, z sytuacji, kiedy Cokolwiek w gamingu się działo, witane było z owacją na rynku. Przeszliśmy do sytuacji, kiedy w zasadzie pojedyncze sukcesy pozwalają notowaniom się zaledwie utrzymać na nadmiarę neutralnym poziomie. Zobaczymy, jak będzie z tą spółką. Na razie widzimy, że no, bo mocne, mocne spadki i czekam przyznam szczerze, też z ciekawością, czy kurs podniesie się troszeczkę pod frostpunka, czy jednak nie, czy jednak no, będziemy tylko niżej. Alta, alta nieduża, nieduża i raczej mało popularna spółka spółka holdingowa, która no, przyciągnęła moją uwagę zdecydowanie. Techniką, tym co się dzieje na wykresie. Widzimy na wykresie formację, która nam się kształtuje w zasadzie przez cały 23 i początek 24 roku, i ta formacja no, ewidentnie podchodzi nam pod techniczny opór. tak? No, widać było to schodzenie, czy te dolne poziomy testowane na przestrzeni 23 roku w połowie mniej więcej tego roku, w lipcu. Później drugi, taki w miarę wyraźniejszy dołek. Hmm, to jest końcówka roku 23. No i teraz zbliżamy się do złoty tego poziomu, którego przełamanie wydaje się, że będzie istotne dla kursu. Zwróćmy uwagę, że. W kontekście jakiegoś tam szerokiego trendu, no spółka nie zachwyca, tak? Nie zachwyca, widzimy, że to jest raczej marazm, raczej powolne osuwanie się i, i testowanie coraz niższych poziomów, więc nie spodziewam się tutaj przełomu, zmiany trendu czy sygnału kupna, bo spółka jest na przykład walorem cyklicznym, tak, raczej tego tego się nie spodziewam. przeleżałem wykresy, znaczy wyniki finansowe tak z grubsza, naprawdę tam po cyferkach, i tam też tych przychodów nie widzę zbyt wielu. Natomiast no, no być może do rozważenia, ponieważ wielokrotnie... W sytuacji, która najpierw rysowała nam się na wykresie, później e, okazywało się, że fundamenty potwierdzają tego rodzaju optymizm i uzasadniają optymizm związany z podejściem pod ważny, ważny techniczny opór i uzasadniają również e, czasami przełamanie tego technicznego poziomu, więc być może ten wykres jest po prostu sygnałem do tego, żeby rzucić okiem na spółkę bliżej. E, no jeżeli chodzi o ważne poziomy, no to oczywiście Azbis e, i Azbis, który ma swoje. To wsparcie możemy rysować dwojako. Możemy rysować na poziomie 27 zł, i ten poziom został już przełamany. Tutaj widzimy po tych, po tych dołkach, po tym cieniu i tutaj powiedzmy po tym cieniu, aczkolwiek ile też osób rysuje na poziomie 26 zł, czyli troszeczkę niżej, już pod tym dołkiem, pod tym dołkiem i. Oparte na tym wierzchołku. Faktem jest, że ASBIS ostatnio zachowuje się słabiej, że notowania no wybiły się nam z tej konsolidacji, która trwała w zasadzie od marca 2023 roku. I zwróćmy uwagę, że jeżeli teraz pokonamy ten cień, czy, czy chociaż zamkniemy się tutaj najniżej, no to będziemy na zamknięciu najniższym od roku. Więc no ASBIS ma wielu swoich fanów. Widać też, że ten kurs nie osuwa się tak tragicznie i tak tak gwałtownie, jak, jak można by się było oczekiwać. Czy, czy można by się było spodziewać, bo, bo często wyjścia z takich formacji to jest po prostu kamień w jezioro, to jest gwałtowny bardzo spadek. Tutaj tego spadku nie widać, ale, ale widać też taką zwiększoną nerwowość. I myślę, że ta nerwowość będzie się nasilała, jeżeli kurs dalej będzie zniżkował. Tak? Bo jeżeli jesteśmy gdzieś tam w, w sytuacji neutralnej, no to inwestorzy są spokojni. Jeżeli jesteśmy w sytuacji optymistycznej, inwestorzy też są raczej spokojni. Natomiast tutaj jest nerwowość. Tak? Tutaj każdy już patrzy. Czy przełamało, czy nie, czy uciekać, czy nie uciekać. Więc no tutaj, im niżej, czy im kolejne poziomy będą naruszane, czy to 26 zostanie naruszone, to spodziewam się, że tutaj ta zmienność będzie po prostu większa. Co, co, co posiadającym akcję inwestorom powinno no zapalać lampkę i, i kazać się pilnować. Następna spółka dziś Bluber, o tą spółkę wyprosiliście. No i spółka, która bardzo ładnie rosła jeszcze do końca stycznia. Do końca stycznia mieliśmy taki ruch wzrostowy, który można by było opisać właśnie taką rosnącą trajektorią, więc wyglądało to fajnie. Natomiast później, o kurczę, nie pamiętam, co się wydarzyło, chyba. Trailer Silent Hilla, czy coś, coś w tym klimacie? W każdym razie wiem, że tutaj rynek słabo odebrał odebrał jakieś zapowiedzi gry ze strony spółki, no i widać gwałtowną przecenę. Najpierw oczywiście, jak to, jak to często bywa, wystrzał do góry, no bo, bo może będzie dobrze, I, i była sesja plus 5%, a kolejna sesja minus 12%, tak? i po tej sesji widzimy, że kurs jeszcze mocno zniżkował. No to też ta podwyższona zmienność skutkowała tym, że, że to podbicie nam się zrealizowało i sesja z poniedziałku minus 4,6, więc na Blueberze, no jeszcze do niedawna było spokojnie równo do góry. Tym razem widzimy, że jest już coraz bardziej nerwowo no i że też zrealizował nam się pewien sygnał techniczny negatywny. tak, Zwróćmy uwagę, że kurs przełamał najpierw okolice 25,50. Tutaj mieliśmy opłatę Opór tutaj mieliśmy że wsparcie, wsparcie yy, i tutaj też potwierdzone dwa razy to wsparcie, tak, czyli ten, to, to, ten poziom wsparcia został najpierw przełamany, następnie kurs podszedł do tego poziomu, no i na razie wygląda na to, że. Czy tego poziomu jednak skutecznie nie przełamał, tak? Kurs zaczyna schodzić niżej, niżej na razie w kierunku 21 czy, czy tam 22 zł, no ale najważniejsze dla inwestorów myślę jest to, że 25-50 się póki co mocno trzyma, więc na BluBerze no, było bardzo ładnie, było bardzo ładnie przez początek środek i koniec 23 roku. Wyglądało to nieźle na początku 24, ale później sytuacja no i fundamentalnie oczywiście i Technicznie uległa znaczącej zmianie. Niestety, tak to bywa, że gra jest wielką tajemnicą, Po czym, jak się coś odsłania, coś się ujawnia, jest jakieś przyjęcie przez rynek tej gry czy jej zapowiedzi, no to ten sentyment potrafi się gwałtownie odwracać na producenta gier. No i, i tak też to wygląda na Blueberze. Więc na razie sygnały płyną raczej negatywne. Brand 24. Chciałem go wam pokazać wcześniej, natomiast niestety zdrowie nie pozwoliło nagrać tego w momencie, kiedy Brand schodził do wsparcia. Kiedy zbliżał nam się tutaj do poziomu 38 z groszami, bardzo wyraźne, bardzo mocne wsparcie. No i widać, że to wsparcie skutecznie zadziałało. Tak więc wtedy nie udało mi się tego nagrania dla Was zrobić. Teraz robię pod kątem tego, że Brand no, ociera się w zasadzie o historyczne maksima. Dobra sesja w poniedziałek, plus 2,8. Czy historyczne maksima? Właśnie, bo powiedziałem historyczne maksima. Nie, no. Brand jeszcze, jeszcze wcześniej był notowany wyżej, zaraz po debiucie, natomiast no będziemy się ocierać o najwyższe poziomy w pierwszej kolejności od 2019 roku, ale jeżeli uda nam się uporać z poziomem 46 zł, no to będziemy mówić o najwyższych poziomach od 2018 roku. Tak? Brand e, pięknie się rozwija. Pokazuje systematycznie coraz lepsze wyniki finansowe. Te dynamiki są mocne. Również warto na to zwrócić uwagę w tym kontekście, że inni inne spółki sasowe z warszawskiej giełdy, czy to tekst, który, który jeszcze dzisiaj będzie grany, czy, czy no mocno słabo wyglądają na przychodach, czy, czy, czy generalnie cierpią na tej dekoniunkturze, którą mamy na rynku. Natomiast Brand zupełnie się nie poddaje, pokazuje bardzo mocne dynamiki. Więc korzystając z okazji i, i, i mówiąc o tym, że Brandt no, ustanawia być może za chwilę ustanowi najwyższe poziomy od 2018 roku wcale nie jestem przekonany, czy, czy to jest drogo, tak? bo, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy spółka jest gdzieś tam na szczycie trendu wzrostowego, no to trudno jest nam mówić o tym, żeby była ona tania, natomiast tutaj akcje posiadam, więc być może takim urzędowym optymizmem troszeczkę patrzę na spółkę ze swojego portfela, ale, ale tutaj no spodziewam się naprawdę dużo więcej po tej spółce w kolejnych latach. Pamiętajcie oczywiście, że to nie jest żadna rekomendacja, tak? więc brand, który klasycznie, technicznie obroni Wsparcie teraz zmierza się z technicznym oporem. Myślę, że się z nim zmierzy skutecznie, pokona. No i zobaczymy, co dalej, tak? Zobaczymy, co dalej. Najwyższe poziomy. Intradejowo, to jest o, jeszcze troszeczkę do tego mamy, bo tam mamy okolice 58 zł, więc jeszcze trochę nam do tego brakuje, ale może w 24 uda się tym, poziom, tym poziomom zagrozić. KOGNOR. Kolejna spółka, którą, o którą wy prosiliście, KOGNOR, który zmniejsza troszeczkę taką amplitudę, amplitudę swoich, wyni, swoich wahań. Zwróćmy uwagę, jak to się tutaj prezentuje, czyli mamy taki dosyć wyraźny techniczny opór. No on nie jest super czysty, on e, generalnie no, i, no jest dosyć wyraźny, tak? dosyć, wąski, dosyć wąski poziom technicznego oporu. Może nie super jednorodny, ale, ale jednak mimo wszystko wąski. Po drugiej stronie, od strony południowej, tak to nazwijmy, w południowym narożniku mamy dotowania, które nam się podnoszą, tak? One systematycznie podchodzą do góry przez połowę 23 roku widzieliśmy takie dołki, które się układały nam coraz wyżej, coraz wyżej. No i początek 24 roku również widzimy wyższy dołek. No i teraz jesteśmy w fazie cofnięcia, tak? Faza cofnięcia od szczytu. Więc klasycznie, rzecz ujmując, można by to było traktować jako Rozgrzewkę, czy przygotowanie pod przełamanie technicznego oporu. Oczywiście, po stronie wsparcia, no mamy na co zwracać uwagę, tak? Mamy poziom 750, który myślę, jest pierwszym takim sygnałem ostrzegawczym. Niższe poziomy traktowałbym jako sygnały wtórne, to znaczy, gdybym ja tę sytuację rozgrywam, w pierwszej kolejności patrzyłbym na 750. Jak przełamie 750, to to już moim zdaniem by wyglądało niepokojąco. Tak? Niepokojąco na tyle, że nie czekałbym na potwierdzenie. Przełamania 7 zł, tam powiedzmy wierzchołka 6,80 czy wierzchołka 6,60, tak? Raczej dla mnie 7,50 w tym momencie, gdybym posiadał akcję, byłby to kluczowy tutaj poziom. No a z drugiej strony to, że, że mamy jeszcze dość czasu przed przełamaniem czy przed przetestowaniem poziomu 8,80 czy, czy 9 zł, no daje nam troszeczkę miejsca, tak? Bo gdybyśmy wchodzili na przełamaniu oporu, bo oczywiście różni są inwestorzy, Różnie wchodzą. Tak? Jedni wchodzą na przełamaniu oporu, troszeczkę mają więcej potwierdzenia, no ale jeżeli przełamanie jest fałszywe, no to do stoplosa też mamy daleko, więc ja zawsze wolę wchodzić trochę wcześniej, w, w sytuacji, kiedy cały szeroki obrazek układa nam się w taki sposób, że, że być może to przełamanie nastąpi, i wtedy do tego stoplosa mam naprawdę blisko. Tak? W wypadku Okognora, by to było nie wiem, złotówka powiedzmy z dzisiejszych poziomów, czyli e, gdzieś tam okolice 7, 10, 7, 6,90, tak żeby też temu rynkowi dać troszeczkę miejsca na potestowanie wsparcia. Więc Kognor, no, ogólnie rzecz ujmując, sytuacja neutralna, układ dołków wskazuje nieco pozytywny wymiar, i, i tutaj wygląd tego wykresu. Na razie jesteśmy w korekcie, zobaczymy, czy ta korekta zakończy się wzrostowo i zakończy się przełamaniem tego poziomu. Jeżeli nie, mamy bardzo czytelny poziom wsparcia. No i Digital Network, spółka, która również ociera się o swoje. Znowu się muszę posiłkować historią, czy historyczne maksima. Tak, historyczne maksima. Digital Network, spółka po bardzo dobrym 23 roku i początku 24. Widzimy, że kurs tak jeszcze do połowy 23 w zasadzie zachowywał się neutralnie nic się tutaj szczególnego nie działo. Natomiast jak już, no, no może szczególnego nie działo przez pół roku, tak, bo wcześniej widzieliśmy, widzimy, że od 21 roku również mieliśmy mieliśmy wzrosty, tak z okolic 5 z groszami do okolic 14, czyli tam powiedzmy 100% przez 2 lata, a później z poziomu yy... 12 zł jeszcze razy 4, powiedzmy tak, do 48, już troszeczkę, troszeczkę rzeczy zaokrąglając. Widzimy, że, że po prostu w połowie 23 roku miało miejsce bardzo mocne przyspieszenie. No i, i oczywiście dwa rodzaje analizy, które tu możemy wykonać, czyli jest już drogo, no bo wzrosło razy 4, więc być może jest to czas, kiedy należy się ze spółki ewakuować. Widzimy zresztą, że pojawiła się taka korekta, która no napawa ludzi pewnym niepokojem tak bo oczywiście pamiętamy muzę pamiętamy makarony pamiętamy te wszystkie spółki które pięknie rosły, po czym nagle siadły i skończył się temat na, na tych właśnie walorach. Być może Budimex teraz też doświadcza, mm, doświadcza takiej sytuacji, że po wzroście do 700 kilkadziesiąt Budimex też zacznie się usuwać i przez dłuższy czas nie pokona tych poziomów i ten dłuższy czas może być rysowany w latach. Tak? Więc zastanawiamy się zawsze, czy po tak silnych wzrostach, tak jakie tutaj też miały miejsce na, na Digital Network, czy to też jest już koniec gry, czy jeszcze... Będzie kontynuacja. No i tutaj widzimy na razie, że kontynuacja jest, to znaczy rynek znowu podchodzi pod okolice 44, powiedzmy, złotych, 44, no 45 niech będzie dla, dla okrągłego rachunku, tak więc kurs jest w zasadzie tuż poniżej tego poziomu. Sesja poniedziałkowa spadkowa minus 1,6, ale myślę, że to nie zmienia tej wymowy i. Mm, i tutaj jesteśmy cały czas w ścisłym sąsiedztwie tego właśnie poziomu. No, i ja z racji tego też, że posiadam akcję, nie traktuję tego. Z tej sytuacji jako powodu do ewakuacji. To znaczy, ja się nie ewakuuję. Uważam, że, że spółka ma cały czas przed sobą potencjał. Ale oczywiście technicznie wiele razy w takich sytuacjach wyglądało to tak, że po prostu kurs zawracał. Więc jeżeli chcemy być ostrożni, jeżeli chcemy pilnować naszego ryzyka, no to klasyk, tak? Stop loss poniżej, poniżej tego, tego właśnie dołka, czyli okolica 37 zł. Pilnujemy naszego ryzyka. I to też, to też jest jak najbardziej ok, jest to jak najbardziej sensowne podejście. No, oczywiście, jest ryzyko, że gdzieś tam na jakimś fałszywym dołku zostaniemy bez pozycji, a kurs pojedzie, pojedzie wyżej. No, ale to jest uniwersalne ryzyko rynkowe, z którym, z którym po prostu musimy żyć, które musimy sobie kalkulować. Więc, Digital Network po silnych wzrostach, po korekcie. Po próbie podejścia pod historyczne nowe maksima, pod wyrównanie tego wierzchołka z lutego, na razie cały czas mocno, ta jedna sesja spadkowa z poniedziałku, uważam, że ona jeszcze tutaj niczego nam nie przesądza, więc cały czas jest szansa na nowe maksima, jest szansa na pokonanie nowych szczytów. Jeżeli nie, mamy bardzo wyraźne no i Grodno Grodno które w kontekście szerszym wygląda ewidentnie spadkowo tak widzimy szczyt w 2022 roku widzimy że od tamtej pory jest tylko niżej natomiast jeżeli sobie to Grodno przybliżymy trochę bardziej zwrócimy uwagę że ten najniższy dołek który najniższy dołek który niedawno widzieliśmy to jest październik tak październik 23. I od tamtego czasu generalnie jest kurs wyżej, tak? czyli następuje pewnego rodzaju wspinaczka, jeśli chodzi o dołki. Widzimy, no tutaj jest dołek, to mamy troszeczkę wyższe takie zgrupowanie dołków i jeszcze jedno wyższe, takie dosyć świeże zgrupowanie dołków. Nazwijmy to już, no może nie zgrupowaniem dołków, ale takim zgrupowaniem notowań. Więc na razie cały czas grodno wygląda moim zdaniem neutralnie, cały czas wygląda jako sytuacja, która się może pięknie nam rozwinąć w trend spadkowy i kontynuację tego trendu. Natomiast jeżeli Grodno podejdzie teraz w pierwszej kolejności pod 11 zł i zagrozi temu poziomowi, czy wyrówna chociażby wierzchołek w okolicy 11.30, 11.40, no to będzie nam się kształtowała taka formacja, którą można by było traktować jako formację odwrócenia trendu, czyli Dołek, który wystąpił już jakiś czas temu, notowania, które się zwiększają i rosną od tamtego czasu, no i przełamywanie jakichś istotnych poziomów. Więc myślę, że okolica 11 czy 11:30 będzie właśnie takim istotnym poziomem. No oczywiście, ostatecznym potwierdzeniem będzie okolica 11:60, 70, bo tam mamy ten najwyższy, najwyższy wierzchołek z tych ostatnich wierzchołków. Więc grodno na razie powstrzymuje spadki, to znaczy nie spada niżej. Kurs jest w takim zawieszeniu i, i pokazuje też spółkę w tym kontekście, że jeżeli tutaj nagle nam się trafią. 3, 4, 5 dobrych sesji i kurs przeskoczy z 10,50 na 11,50. Absolutnie zmienia nam to obraz techniczny. No, może nie jeszcze całego trendu, tak? Ale w tym momencie rodzi nam się formacja odwrócenia trendu. A formacja odwrócenia trendu każe się zastanowić nad tym, czy, czy przypadkiem nie urodzi nam się z tego trend chociażby wzrostowy. Prawda? Więc Grodno w ciekawym punkcie, moim zdaniem. Hmm... Intrygujące na razie jest to, że kurs nie zniżkuje, co prawda jeszcze nie zwyżkuje, ale, ale mówię, tutaj kilka sesji i obraz może nam się zmienić. Oczywiście kilka sesji i może być poziom 10 zł i przełamanie poziomu 10 zł i też wtedy ten obraz nam się wyklaruje, z tym, że niestety wyklaruje nam się spadkowo. Więc zawsze, zawsze są te dwie opcje, tutaj na razie neutralnie ale gdybym rozważał grodno ze względu na przykład fundamentalnych, no to tutaj bardzo mocno bym się przyglądał temu kursowi, patrząc po prostu, czy, czy notowania w tym momencie nie zrobią czegoś, co sprawi, że rynek zareaguje entuzjastycznie na, na zachowanie ceny. Przedostatnia spółka na dzisiaj, czyli Stal Produkt, no i tutaj... Tutaj musimy to pokazać, tak? Poziom 210 zł, czy, przepraszam, 210 jako ten dołek, który to dołek został przełamany. Tutaj mamy ten poziom troszeczkę niżej, więc możemy sobie dorysować. Drugie wsparcie, które również myślę, że zostało przełamane. Zwróćmy uwagę, jak to, jak to wygląda. Czyli mamy już tutaj jedno zamknięcie poniżej tego wsparcia, drugie zamknięcie poniżej tego wsparcia. No i sesja poniedziałkowa, w zasadzie w całości, komfortowo poniżej poziomu 206-207 zł, tak? Więc na razie wygląda to, wygląda to dosyć słabo i zwróćmy uwagę, od kiedy jesteśmy czyli najniższe poziomy od 2020 roku. Czyli no mocny sygnał spadkowy, tak? Nie chciałbym twierdzić, że to jest pierwszy sygnał spadkowy, no bo oczywiście widzimy, że spółka znajduje się w trendzie spadkowym od 21 roku. W takim dosyć szerokim korytarzu spadkowym rozpiętość widzimy z 250 na, na 350, później z 350 na, na 210, prawda? Więc te przeskoki są naprawdę mocne. Hmm. No, ale generalnie tutaj tej siły nie widać, tak? Jeszcze można się było zastanowić, kiedy, kiedy ten poziom 210 się bronił, i tutaj kurs zaczynał nam ładnie, ładnie odjeżdżać w okolicy 240, no ale niestety to, co się wydarzyło ostatnio i ten szybki przeskok, który miał miejsce w drugiej połowie lutego, tam 23-26 luty, no to był po prostu przeskok o poziom niżej, tak? Więc ten produkt bez myśle jakiejś tutaj większej wnikliwej analizy jest najniżej od 2000 20 roku i wygląda to po prostu słabo. No i ostatnia spółka na dzisiaj, korzystając z tego, że mam już rozwinięty długoterminowy wykres, to jest spółka tekst, który, która to spółka, no, tak jak ja troszeczkę wspomniałem wcześniej przy okazji, brandu cierpi, cierpi na tym, że jest koniu osłabienie koniunktury. Hmm, Wśród spółek IT wynika to oczywiście z, mniejszymi, z mniejszych zamówień ze strony klientów, z rezygnacji z abonamentów. Generalnie rynek w tym segmencie jest słabszy dodatkowo przestał nam działać mocny dolar, więc umocnienie złotego negatywnie wpłynęło na przychody raportowane przez tę spółkę. No, tekst jeszcze ma dodatkowo swoją przygodę, mianowicie zmienił sposób wykazywania przychodów, co też osłabiło wyniki ostatnich dwóch kwartałów, i to tam z czasem się dopiero będzie odbudowywało, więc wydarzyło się kilka negatywnych czynników. No i, tek, i tekst jest najniżej od 2022 roku. Roku, czyli najniżej od prawie dwóch lat. Jeżeli to jest, to jest wykres, oczywiście też korygowa, znaczy niekorygowany o dywidendy, więc wykres korygowany o dywidendy wygląda troszeczkę bardziej optymistycznie. No a tutaj, jeżeli dobijemy do poziomu 80 zł, będzie to najniższy poziom od 2020 roku, więc no też bardzo, znaczący, bardzo znaczące wydarzenie na kursie. Natomiast zwróćmy uwagę, że Przełamaliśmy w zasadzie większość wyraźnych wsparć czy, czy, czy technicznych poziomów, które mogłyby nas troszeczkę podpierać. No, został przełamany poziom stu kilkunastu złotych jako taka. Hmm, Pierwsza, pierwsza wyraźniejsza bariera został przełamany poziom około 100-105, tak? czyli z jednej strony te wierzchołki, z drugiej strony ten dołek, z trzeciej strony te dołki, więc nie okrągła stuwa tutaj zadziałała, ale właśnie tam powiedzmy, że to 104, no i to 104 też tutaj podziałało jako opór. No i w kontekście ostatnich notowań zwróćmy uwagę, że no to jest ewidentny ruch spadkowy. Tak? Widzimy Czytelny układ szczytów i dołków, z których każdy kolejny dołek jest niżej niż poprzedni i każdy kolejny szczyt jest niżej niż poprzedni. Jesteśmy niżej niż poprzedni dołek, więc nawet jeżeli teraz będziemy mieli ruch wzrostowy, no to ten ruch wzrostowy musiałby pokonać nam okolice 103, 104, 105, żebyśmy go traktowali poważnie jako jakąś większą zmianę kierunku. Ja sam sprzedałem akcję tekstu. Hmm, gdzieś tutaj, w okolicy sierpnia bodajże. Hmm. 23 roku, odkupiłem jej niedawno, e, chyba w okolicach lutego, więc e, wróciłem na pozycję. Można tak powiedzieć: no, na razie, oczywiście, to moje odnowienie pozycji e, jest pod wodą, ponieważ już tu jestem z minus tam 7, czy 8, czy 10%. Natomiast uznałem, że jest już dość tanio, żeby się spółką zainteresować. E, zwłaszcza, że sama spółka sama w sobie jest zdrowa, generuje bardzo dobrze cash. I, I generalnie lubię, lubię, lubię tę spółkę, więc rozstałem się, odkupiłem te same akcje niżej, kupiłem trochę więcej akcji niż, niż posiadałem poprzednio, no i zobaczymy, tak? Ja generalnie jestem optymistą, jeśli chodzi o tekst. Zawsze mi się ciśnie na usta live chat, ale, ale no, trzymajmy się już nowej nazwy, więc jeśli chodzi o tekst, jestem optymistą. Czekam na rezultaty, czekam na wpływ korzystny tego nowego modelu raportowania przychodów, gdzie płatności dokonane. Dokonane w trzecim kwartale 23, w czwartym kwartale 23 one będą dopiero raportowane, chociażby w pierwszym kwartale 2024, tak? One na razie wiszą na bilansie, ale później wejdą w rachunek zysków i, i strat, więc ten efekt też myślę, że będzie korzystnie podbijał wyniki tekstu. No, zobaczymy, jak będzie z sentymentem, tak? Bo na razie spółki IT ewidentnie cierpią, ewidentnie tracą, widać to na nie wiem, Spirosofcie, chociażby, więc jeszcze to, co złe jest w branży IT, się, się na razie nie zakończyło. No, ale kiedy się zakończy, no to w tym momencie myślę, że, że wiele spółek ponownie odbije. Myślę, że tekst będzie również do nich należał. Ale nie oszukujmy się, na razie technicznie wygląda to po prostu bardzo, bardzo słabo. No, i tyle na dzisiaj. Tak się zastanawiam, czy pokazałem tutaj dość spółek optymistycznych, bo, bo były takie takie zestawienia w ostatnich tygodniach, gdzie w zasadzie same spółki optymistyczne, czy przeważał optymizm. Ale mam wrażenie, że w dzisiejszym zestawieniu dominuje jednak pesymizm. Tam z mocnych jest Digital Network yy, i chyba tylko brand. No i jeszcze powiedzmy, powiedzmy Alta, tak? Czyli trzy spółki optymistyczne, reszta, reszta spadkowych, reszta pesymistycznych. Yy. Tak się jakoś złożyło, ale mamy oczywiście indeksy w okolicach historycznych maksimów, więc rynek jako taki jest mocny. Trudno jest, moim zdaniem, dzisiaj szukać spółek mocno przecenionych, takich ewidentnie w promocyjnych cenach, ale spółki takie są. Ciągle są, potwierdzam, bo, bo niedawno sam też jedno taką znalazłem, więc warto szukać, warto się rozglądać, warto regularnie przeglądać rynek w poszukiwaniu ciekawych, ciekawych pomysłów inwestycyjnych, bo bardzo często rosnący, rosnący rynek, rosnący wykres jest w stanie nam podpowiedzieć ciekawą fundamentalnie spółkę. To wszystko na dzień dzisiejszy, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.